tvpodkarpacie.pl.
Ошовый звезд на веса Санатшана. Poziomie na tą ligę. Zabrakło wykończenia tych strzałów celnych, bramek, niestety. Dzisiaj trzeba przyznać, że Bardejów był taką drużyną lepszą od nas, w sensie takim, że cwańszą, można powiedzieć. Myśmy mieli swoje sytuacje, gdzie mogliśmy wyprowadzić wynik tam bodajże na 2-1 i na 3-2. Mieliśmy sytuację sam na sam, bo to Szymek Dobosz miał na 3-2 i Marcin Biały miał chyba na 2-1. Nie wykorzystaliśmy tego i mówię, no hokej jest taką dyscypliną sportu, że jak nie dasz gola, no to dostaniesz za chwilę. I tak żeśmy dostawali tego. No i tu wydaje mi się, no byli po prostu tak o ten krok gdzieś lepszą drużyną niż my. Sędziowie nie pomagali nam, ale to nie o to chodzi, żeby nam pomagali, tylko żeby sprawiedliwie gwizdali. Tylko to tego chcemy, żeby dwie strony sprawiedliwie, jak jest faul, no to żeby zagwizdać, a nie, że oni na nich nagwizdają, a dla nas nie. Troszkę to było, ale to nie o to chodzi, bo mieliśmy dużo sytuacji stuprocentowych, tylko po prostu to wykorzystać i myślę, że nie patrzylibyśmy wtedy na sędziego. Wiadomo, że zostało 12 punktów gdzieś w grze, tak? Możemy mieć 24 punkty na koniec, no ale nie możemy już meczu przegrać i zobaczymy, jak to się ułoży. Jeszcze nie ma tam wyników wszystkich też z dzisiejszego dnia. Dzisiaj Gielnica grała z Trebiszową, zobaczymy, czy będzie stała w miejscu też, czy wygrała ten mecz. No zobaczymy. Mamy 3 mecze u siebie w domu. Jeden ciężki bardzo mecz na wyjeździe w Sabinowie też. Nie w Sabinowie, tylko w Rymawskiej Sobocie. Ale tu generalnie w tym sezonie no, wszystkie mecze są nieporównywalnie jakby cięższe niż w tamtym roku. Te drużyny, czy Sabinów, czy Gielnica, to są zupełnie inne drużyny niż w tamtym roku. Bardejów nawet, które naprawdę dzisiaj też bardzo fajny hokej grał. I gdzieś tam dla nas nie w tej chwili nie do przeskoczenia. Zaczęliście serią porażek, później była seria zwycięstw, teraz znów przytrafiają się te porażki, no to ta teraz karta chyba znów się powinna odwrócić. Cały czas jest góra, dół. Ciężki ten sezon jest, bo muszę przyznać, że jakoś to nie możemy się tak rozpędzić, żeby to cały czas utrzymać. Te też drużyny są mocniejsze, to bardziej wyrównane w tym sezonie wszystkie i też nie jest tak, że na jednej nodze przejedziemy wszystkich, walczymy w każdym meczu, dajemy siebie wszystko. Myślę, że troszkę szczęścia brakuje, ale może się to odwróci w następnych meczach i będzie wszystko dobrze. TV Podkarpacie.pl